Pamiętasz, jak w lalce Prusa posyłano kelnera po kolejne butelki piwa? Jak wyliczał Prus, w jego czasach pijano około 5 butelek piwa dziennie. No tak, była już butelka, ale nadal próbowano ją zamknąć. Były korki, metalowe nakładki, jednak to jeszcze nie było to. I nagle w latach 20. XX wieku pojawia się ona, krachla. Nowe otwarcie. Stylowy, porcelanowy zatwór, godny nowej epoki. Teraz można zamknąć i otworzyć butelkę, kiedy się chce. Haberbusch i Schiele zrobili krok ku otwarciu na potrzeby rozwijającej się branży i miłośników ich napojów.